7 rano. Mojego czasu. 44 godziny, 43 godziny pauzy. Robię kawę. Idę do aplikacji. Siku zrobić. Jadę za dokładnie 35 minut. Prom. A później na pierwszy rozładunek prosto. Na który mogę przyjechać parę minut spóźniony. No bo prom przypływa 8:35, tam jest 35 km. No będę równiutko na 9. Na prom będę jeden z pierwszych, bo przyjadę tak na prom o 6. Przepraszam, o 6. I dlatego, że mam rezerwację, będę w linii i prawdopodobnie będę jednym z pierwszych, którzy wjedzie na prom. No i później trzeba pojechać z pierwszej dostawy na drugą i czekać do wieczora, aż mnie zdejmą tam. To jest cały plan dnia. Turystycznie, ciąg dalszy. Monsieur Poilievre qui écrit à Elon Musk à Twitter et qui dit vous devez dessiner CBC pour protéger les Canadiens de la désinformation. Ce sont ces mots. Vous devez dessiner CBC comme un organe de presse gouvernemental, comme les médias chinois qui relèvent du gouvernement. La première bande est plus de fermé. C'est pas très clair, mais on sait que dans le club fermé d'à peu près 25 personnes, il y avait des gens partout dans le monde. Padać nie będzie, ale będą chmurki. Widok z promu będzie chyba ładny. Przed koryczkami. Check engine się zameldował. Ticketing 7 a.m. Musimy się sprawdzić, czy jest prom o 6, bo jak jest o 6, czasami tak jest, że jakiś poranny prom dorzucają, no to wtedy nie mogę przyjechać wcześniej niż 6 rano, nie? A ja będę ciut wcześniej, zobaczymy zaraz. Stanę gdzieś na poboczu i sprawdzę. Nie ma innego promu. Pierwszy o 7 rano jest. I jak zjeżdżałem z autostrady, było napisane, że jest 30% pełny, a teraz jakieś 3 km przed promem następna tablica pokazywała, że już może być problem z miejscem na 7 rano i trzeba będzie czekać do 9. No ale ja mam rezerwację, więc się nie martwię. Chciałem być na 6, a jestem przed 6. No. Nigdy nie wiadomo, jakie będą tutaj przed Vancouver korki. Akurat zjem drugie śniadanie. Powolutku, spokojnie. Linia 37. Pierwszy raz z tej strony. Normalnie to te rezerwacje były po tamtej stronie bliżej. A w sumie. Wiem, że płynę na bank. Ten check engine mógłbym się wyłączyć, cholera. A się z czasem wyłączy. Okej. Mam około godzinkę czasu. Zaraz będziemy się ładować. Przestawiłem chłodnie na tryb ciągły. Na parę minut, żeby temperatura skrzyni spadła do na najniższą możliwą. Dlaczego masz włączony? Już się ładują. Dlaczego masz włączoną chłodnię na trybie ciągłym, a nie start-stop? Często. No proszę, obroty jałowe 24%. Kolejny procencik zbity. Czyli od września, bo wtedy wsiadłem na tego traka, do kwietnia 3%. Ciekawe, ile ma niebieski. Myśleć. Dobra, jedziemy.
mój cyrk, nie moje małpy. Idziemy na prom, wyłączymy chłodnie i elo. Jak się ładnie schodziło, teraz dajemy na tryb cykliczny i wyłączymy całkowicie. Dziękuję. Dojdę później na chwilę na zewnątrz. No, będzie ładny widok, tylko żeby tam będzie wiało trochę, ale jak będziemy w kanale, ja to mówię na to kanał, przejście między dwoma wyspami, to wtedy sobie wejdę. A tymczasem do roboty. Wieje, panie. Nie wychodzę. Ale widok ładny. Jeszcze 40 minut. Dobra, niedługo dopływamy. Trochę zimnawo i wietrznie, ale w ciągu dnia się ociepli. Miejmy nadzieję. I na sam dół. Nie będę pierwszy, co wyjedzie, bo najpierw ta linia pójdzie po prawej ode mnie. No właśnie to. Dobra, odpalimy chłodnie, zobaczymy. Zawsze ciekawy jest. No, ta nowa naczepa, ona jest bardziej szczelna. Lodówa pełna, więc... na minusie cały czas. 7,7 to jest na minusie. Ok. Na nowo dopływamy. Zrzutka jest o godzinie 9. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. I później wracamy prosto. Jedziemy prosto pod następną zrzutkę i tam czekamy do wieczora. Standardowo. Dopłynęliśmy. Tutaj kolega jest Polak z boku. Przyszedł do mnie i mówi: ty mówisz po polsku? You speak Polish? Po angielsku się pyta najpierw, nie? A ja mówię: tak. Mówi: zobaczyłem Pelkę. No i no, też mówi po hiszpańsku. On już 30 lat, ponad 30 lat. Najpierw mieszkał w Winnipegu, teraz mieszka w Vancouver i na lokal jeździ. Mówi: spokojna praca. 10-12 godzin dziennie. Bierze naczepę, tam rozładowuje jakiś cement. Wraca. No, czasami dłużej, czasami krócej, mówi. Beat trainem. A sleeper w rzeczy czego. Udało mi się, jadę jako drugi. Dobra. Jeszcze zasuwamy. Pierwsi mniej więcej z tego promu. Prosto na rozładunek. A ciut po dziewiątym. Później wrócę tutaj
zrobię parę rundek dookoła ogniska. Dojeżdżamy. A ten kolega, ten pan, to może tutaj gdzieś dowozić cement na jakąś budowę. Albo do... No nie wiem. Mówił, że do Langford. Dobra, jestem. 15 minut kwadrans po awizacji. Nie powinni robić problemów, chociaż to Cisco różnie bywa, nie? Pod moją rampą ktoś stoi. Pewnie powiedzą, że przyjechałem za późno i już innego wzięli. Z nimi różnie bywa, nie? Drzwi numer 14. Się pyta, czy jego towar jest z tyłu, bo mówię, ostatni raz przyjechali, to musiał przestawić 18 palet do Sobis. Ja mówię, tak, jest z tyłu, patrzyłem. Co? Może tak awizację zrobili. Ja to idealnie... No dobra, już nie będę powtarzał historii. Cofam się po 14, żeby mi szybko zdjęli i jadę do North Saanich. Żeby do North Saanich przyjechać przed 12 czasu lokalnego, to wtedy wykręci się 8 i mogę ewentualnie płynąć z powrotem na ląd. Godzina 20 pod rampą. Tutaj zawsze mi zajmuje dużo czasu, żeby policzyć 7 palet. Już bym chciał jechać do drugie miejsce i zacząć 8 kręcić, że jeszcze czego nie. No ale dobra. Nie ruszę się, jak jest czerwone światło. Dobra, półtorej godziny, nieźle. No i teraz mam pół godzinki, żeby dojechać w drugą firmę. Czyli będę tam na 11.30, czyli o 7.30 mogę ruszać. Jakby co? Po 8, czyli na promo 9. A jakby mi zdjęli jeszcze wcześniej, no to do godziny, której tam mam czas pracy? Dzisiaj już, nie wiem. Zaczynam o 4, 6, 8. No, do 8. To tak czy inaczej będę mógł popłynąć promem wcześniejszym albo o 7 albo 9. Tak tutaj jest zrobione. Jak popłynę o 9, to będzie dobrze, nie? Jakby było najlepiej, jakbym miał informację o jutrzejszym załadunku, to wtedy bym sobie wszystko ładnie poukładał. Zobaczymy. No w Frensie już jest druga po południu, to już tam powinni coś wiedzieć. Jeszcze będę wiedział, czy coś jest, bo... 25 centów znalazłem. Będę wiedział, czy coś jest, coś się rusza, bo kolega, z którym stałem na pauzie, on już niedługo będzie rozładowany i zobaczymy, czy jego wyślą gdzieś dalej, czy nie, bo jak jego nie wyślą dalej, no to nie ma ładunków. Alan z Calgary pojechał do Waszyngtonu z przerzutem. Czy to są paletki do North Saanich? Oby na pewno. No są. Świetnie. Dużo nie jest, to może mi szybko zdejmą, nie? Awizację mam na 7, ale oni tam z mojego doświadczenia często już o 5 biorą pod rampę. Wyszło dobrze, jak do tej pory. A co będzie dalej? Transport nam to powie. Za 9 godzin i 20 minut kończy mi się zmiana, czyli 11.20, czyli 8.20. O! 8.20 po południu czasu lokalnego, nie? A mi się pauza wykręci do 7.30. To jestem w dobrych stronie mocy. Jakby na przykład powiedziała, że mam załadunek jutro w Stanach, to by mi się wykręciła 8, bym mógł jechać do Stanów na zbicie. Mógłbym podjechać pod załadunek, gdyby załadunek był, no ale jest druga po południu, jeszcze nie ma informacji, więc... Dobra! Wszystko zrobiłem tak, żeby było optymalnie. O to właśnie chodzi. No i za chwilę będzie kiblowanie. Do wieczora. Deszczyk zaczął padać, lokalne opady z chmurek. Nie będę się jechał daleko rowerkiem, ale gdzieś tam do centrum może, Sydney.
pracowałem. Teraz zadzwonię. Znaczy wyślę głosówkę do mojego kolegi. Czy na coś. Już powinien być rozładowany. It's your tonight's Breedor delivery. Did you say freezer? Breedor. Frozen bread. Okay, so I just you're working on the fence, right? Yep. Okay. Thank you. Ale wieje. Working on the fence. As usual. Tyle na dziś. Znaczy na dziś. Tyle na razie. Od 13 i powiedział, że może mi zrobić bardzo szybko, bo tylko 12 palet. I może o 7 popłynę. Dostałem zielone światło od Prince'a, mogę płynąć na drugą stronę. Popłynę promem o 7, bo już jest pełne. No ale im szybciej zajadę, tym będę pewny, że o 9 popłynę, nie? Dostałem zielone światło z petycji. Czy on tam mówił mi, żebym zadzwonić o 6. Nie odbierał, napisał mu SMS-a i mi powiedział, że mogę wracać. Mój kumpel Turek wrócił na Truckstop, gdzie był dzisiaj rano, czy gdzie byliśmy dzisiaj rano. Alan też stoi bez ładunku w Waszyngtonie. Zobaczymy, czy zostaniemy tu na weekend, panie. Kurde, dzisiaj naprawdę na 12 palet idzie mi to jak krew z nosa. Zależy jaki jest ten magazynier, co odbiera, nie? Taki jeden, to nie był ten sam, co zawsze. Ale patrzę na 9. Na ostatni prom jeszcze jest miejsce. Dosyć dużo, nie? No ale to już zaczyna być tylko godzina do odpływu. Godzina 20, więc no trochę zaczynam się umartwić. Światło mrugnęło. No nareszcie, okej. Jadę na prom na 9. Już mi się 8 wykręciła, ale... Mogłem jeszcze dojechać na prom na tej, na godzinach wcześniejszych, nie? Ale bym później nie miał godzin, żeby zjechać z promu, bym musiał robić personal use, ale nie chcę tego robić, bo i tak mi to nic nie da, bo rano i tak nie będzie ładunku i tak, a jak będzie to po 8 i tak będę mu jechać, więc bez przesady. Ła! Zachód słońca mega, a na statku już będzie ciemno, nic nie będzie widać. Check engine, mógłbyś się już wyłączyć. No tutaj parking cały pusty na wjazdowej rejestrii. Mogliby zrobić coś na wyspie dla traków. Ale gdzie? Myślałem kiedyś iść, zrobić sobie wizytę u mojego deputowanego, nawet nie wiem kim on jest. I po prostu podzielić się moimi myślami na temat, może nie tyle ustawy, bo to jest jurysdykcja kanadyjska, nie tyle ustawy, co warunków pracy kierowców. Bo oni sobie robią ustawę, a nie martwią się o konsekwencje, jakie kierowcy mają z parkingami. W Kanadzie przez ostatnie 3 lata to się bardzo zmieniło, 401, zresztą często o tym mówię, nie? Vancouver coś tam robią, jakiś parking, już niedługo skończył, ale też będzie pełny na pewno. Tak myślę, jakby mnie zostawili na weekend Vancouver, to żebym pojechał na ten parking tam, ten taki obskurny, ale czytałem recenzję, tam po prostu jest taki syf, że ludzie już po prostu parkują sobie samochody na miejscach dla traków, żeby mieć miejsce, nie? Rezerwują sobie miejsce, także. No nie wiem, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że jutro mnie stąd wyciągną i każą gdzieś jechać. Dobra, jestem ja, jestem kolega Turek, Alan jest bardziej na południu, w Waszyngtonie, także on ma większe szanse, bo jest bliżej. Zobaczymy. Najpierw przypłyńmy na drugą stronę. Taki był mój cel i cel się udał. Linia 20, płynę dzisiaj. Ostatni prom rzadko kiedy jest pełny. Latem może. Ale że ja latem nie pływam, to okej.
traków, to na ten prom prawie wcale nie ma. Dwudziesta pierwsza moja, ósma tutaj. Ale czyścioch, trochę popadał deszcz. Przed rozładunkiem będę płynął tym samym statkiem co rano. Wypływał o 7 rano i wracał o 9 wieczorem ten. I w międzyczasie patrzyłem, zrobił chyba, już nie wiem ile, ale z 3 kursy, 4 może. Tak jest. Nareszcie zrobili apkę do telefonu BC Ferries. Ściągnąłem właśnie. Ja też bym poszedł spać, cholera, w kabinie najlepiej. Podczas tego rejsu, ale lepiej nie. Dużo to ja się dzisiaj nie napracowałem, że tak powiem. Książka i 1,5 godziny. Napływamy i idziemy spać. To mnie pracą się bardziej zmęczyłem niż pracą. Pierwsza 15. I proszę, jak fajnie na koniec dnia check engine zniknął. I bardzo dobrze. Jedziemy. Śmiesznie przestawiłem sobie te Volvo na hiszpański. I żeby było śmiesznie, wypłynąłem pierwszym promem, wróciłem ostatnim. Tyle na dziś.